Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, ogarnia każdego z nas. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Rok nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie wszystkich po mojej lewej stronie, po mojej prawej stronie. Wśród nich przede wszystkim Was, drogie dzieci. Bardzo się cieszę, że Was znam na co dzień. Ze szkoły, z korytarza szkolnego możemy się nawzajem pozdrawiać na przerwach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich rodziców, rodziców chrzestnych, kolegi, koleżanki ze szkoły, nauczycieli, nauczycielki. Wśród nich zwłaszcza Panią Krystynę, która odpowiada za przygotowanie tej grupy dzieci do komunii. Wiemy, jak to jest dużym wysiłkiem i bardzo go doceniamy. Teraz słuchamy Was. W dniu naszej pierwszej komunii świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, co złego już nie pamiętaj, tato kochany i mamo droga. Znieście swe dłonie błogosławione, naznaczcie krzyżem wasze pociechy. Thank you.
wydarzenia. Dbaliśmy o to, aby regularnie uczęszczało na lekcje religii w szkole i spotkania modlitewne w kościele. Dbaliśmy o to, aby w domu przekazywać prawdy wiary i wychowywać w duchu chrześcijańskich wartości. Pragniemy też obiecać, że w przyszłości dołożymy wszelkich starań, aby pogłębiać ich życie religijne. Szczególnie, że sakrament Eucharystii niczego nie kończy. Jest zaledwie początkiem ich uduchawiania. Tak naprawdę na tej drodze ich nowego duchowieństwa pragniemy odegrać bardzo istotną rolę. Mam nadzieję, że... Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Dla nas więź. Wy, drogie dzieci, otrzymujecie dzisiaj słowo przytulić, a my, starsi, słowo przyprowadzić. Zacznijmy od najmłodszych, bo to ich dotyczy dzisiejsze święto. Przytulić. Jezus pragnie przytulać. Jezus dobrze się czuje w rodzinie. Urodził się w niej, wzrastał. Przez 30 lat życia po prostu był zwykłym człowiekiem, który pracuje, uczy się swoich obowiązków, uczy się czułości, dotyku, spojrzenia, bycia w rodzinie. Później, kiedy już stał się dorosłym mężczyzną, kiedy pracował, wtedy, kiedy głosił naukę, głos świętego Jakuba, który czytaliśmy na początku. Jakub mówi tam o tych, których spotkało nieszczęście, o tych, którzy są radośni, o tych, którzy są chorzy, o tych, którzy grzeszą, nawet o tych, którzy mają problem z deszczem i modlą się, żeby nie padał. Pasuje do dnia dzisiejszego. Jakub przypomina, że wszystkie sfery naszego życia są otwarte na Boga i na tym polega przyprowadzanie młodszego pokolenia, czy to swoich dzieci, czy tych, którzy są nam powierzeni jako wychowankowie do Pana Boga. Pokazywać, że tak. Módlmy się za Kościół Święty, aby karmił wszystkich chrześcijan Słowem Bożym i chlebem eucharystycznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, katechetów i nauczycieli, którzy pomagali nam w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, aby Bóg obdarzył ich błogosławieństwem i tymi darami, które potrzebne im są do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które... Thank you.
który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Także w naszych domach. Nie tylko dziś podczas tej pierwszokomunijnej uroczystości, ale każdego dnia powtarza swoim przymożnym błogosławieństwem. Maryjo, Matko nasza, dodaj nam sił, abyśmy odtąd jeszcze lepiej i owocniej prowadzili nasze dzieci drogą Twojego umiłowanego Syna. Wszystko dał.